Ojcowie. Każdy, kto otwiera jakikolwiek podręcznik do patrologii, chcąc poznać tego czy innego ojca, zauważy, że rozdział mówiący o ojcu rozpoczyna się od biografii, którą znamy lepiej lub mniej tego czy innego ojca, a potem od spisu dzieł, które po nim pozostały. I te dzieła najczęściej grupowane są pod względem gatunku literackiego. Ojcowie Kościoła mieli bowiem albo wrodzoną, albo ukształtowaną przez studia głęboką intuicję i zrozumienie, że nie jest tylko ważne to, co się mówi, ale do kogo się mówi i gdzie się mówi. Innymi słowy, że każda wypowiedź ma swój styl. Że w jednym miejscu mówimy takie rzeczy, a w innym miejscu mówimy coś innego. Że nie wszędzie i nie zawsze jest miejsce na wypowiedzenie wszystkiego. Zasadniczo te teksty ojców możemy podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to są teksty egzegetyczne, czyli homilie, przemówienia podczas liturgii. A druga grupa to są teksty polemiczne. I teksty polemiczne to były głównie księgi pisane przez ojca i rozsyłane do zainteresowanych polemiką. Rzadko kiedy ta polemika z wielką mocą i szczegółowo pojawia się w tekstach homiletycznych, w tekstach egzegetycznych. Natomiast w tych książkach czy w listach, które powstają w celu prowadzenia polemiki z taką czy z inną myślą, są one tam bardzo mocno obecne. Teksty polemiczne są ostre. Ojcowie bardzo często używają inwektyw, bardzo często używają silnych argumentów przeciwko swoim oponentom. Teksty polemiczne również są szalenie precyzyjne. Czasami to są dzielenie włosa na czworo, byśmy dzisiaj powiedzieli, roztrząsanie, co znaczy to zdanie, a dlaczego tego nie można powiedzieć, a dlaczego to należy rozumieć tak, a nie inaczej. Natomiast to są teksty, które są równocześnie skierowane do wąskiego grona odbiorców, do tych, którzy się polemiką zajmują. Zatem są to najczęściej teksty wygłaszane czy pisane do innych biskupów. Są to teksty pisane do ludzi, którzy siedzą w temacie i którzy ostatecznie będą decydowali o przebiegu sporu. Natomiast jeśli sięgamy po teksty homiletyczne, po teksty będące zapisem kazań głoszonych do całego ludu, to tam jest zdecydowanie więcej wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, jest zdecydowanie więcej kształtowania wiary chrześcijańskiej, przekaz pozytywny wiary, tłumaczenie, to w co wierzymy. Natomiast nawet jeżeli jest jakaś polemika, to jest to zarysowanie innego zdania, głównie w celu wyjaśnienia tego, w co my wierzymy. Oczywiście pojawiają się momenty, w których również w czasie homilii trzeba będzie jasno przemówić przeciwko oponentom, ale to jest tylko wtedy, kiedy rzeczywiście spór przenosi się z elit społecznych, z hierarchii, czy to kościelnej, czy to z elit filozoficznych, na społeczne niziny, czyli do ludu Bożego i staje się w pewnym sensie chlebem powszednim całego ludu. Natomiast tych elementów jest zdecydowanie mniej. Wydaje mi się osobiście, że ojcowie mieli bardzo głęboką świadomość, że zgromadzenie liturgiczne jest miejscem budowania jedności. Tak jak to napisał już Jan w swoim liście, kiedy tu się gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Niech ustaną gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Ojcowie Kościoła mieli oczywiście świadomość, że są gniewy i spory, również wewnątrz Kościoła, że ludzie mają odmienne stanowiska, inne zapatrywanie na tą czy na inną sprawę i sami te spory prowadzili niejednokrotnie bardzo ostro. Natomiast mieli też świadomość, że ponad tym wszystkim, czy głębiej niż to wszystko, zwłaszcza w Kościele, jest ta jedność, która płynie z przyjęcia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jako źródła zbawienia. Najpierw dla wierzących, a potem także dla całego świata. Dlatego jak długo można było, tak długo w homiliach wystrzegano się tego, co rozdziela, natomiast budowano, zwracano uwagę na to, co jednoczy, żeby pośrodku nas był właśnie Chrystus.